Cześć, kolejna firma na MWC to Blackview. Narzekaliście na dźwięk w poprzednich filmach, no to teraz nagrywamy, żebyście wiedzieli, Xiaomi 14 luzem, bez żadnych słuchawek. Jakby był dźwięk zły, no to dawajcie też znać, spróbujemy coś poprawiać. Blackview co pokazuje? Na przykład pancerny telefon z 5G i termowizją. Słuchajcie, miga obraz, bo są LEDy wokół i kurczę, boję się, że... O, dobra, udało się coś z tym zrobić. No śmiesznie to wygląda, przyznacie. Co on tu ma? 50 z przodu, 50 z tyłu, 13 prawdopodobnie ten termiczny i VGA jeszcze, albo VGA jest termiczny. No szkoda, że nie napisali dokładniej. Bateria 8800. 8800 mAh, no trudno się dziwić, no trochę jest kurczę pecyna i 120W ładowanie na bazie MediaTek Dimensity 8020. Następny z 5G również, Bell 8000, tu już nie ma termowizji, co my tu mamy, 16 z przodu, 50 z tyłu, 8 szerokokątny i QVGA pewnie jakaś do rozmywania tła, ale też bateria 8800 i Dimensity 7050. I patrzcie, ma z tym dodatkowy wyświetlaczek. No też zabawne urządzonko. Blackview ma takie dosyć nietypowe te telefony, przyznacie. BV800 to już znamy, w sumie no nic szczególnego. To jest ciekawostka. N6000 z ekranikiem, bo to nie jest ekran. Ekranik 4,3 cala. 540x1200 pikseli, nowy starczy. Helio G99, bateria 3880, no bo telefonik malutki. No zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Maleństwo, ale pancerny skubaniec. Malutki, grubiutki. O, widać, tu się chwalą oprogramowanie Microsoftu w aparacie. A jaki aparat? Aha, 48 megapikseli. Ten jest też ciekawy, bo to jest BV9300 Pro. Znowu Helio G99. Ale, moi drodzy, bateria 15 000 ponad mAh. No, jakbym tym w kogoś rzucił i znowu wyświetlacz dodatkowy z tyłu, okrągły tym razem, dwa aparaty, 64+8, czyli 8 wiadomka, szerokokątny, latareczka u góry dodatkowa. No tak, przy takiej baterii to można faktycznie tego używać jako latarki. Tu już mamy BV9200, to już jest model znany, 8900 też znany. O, feature phone'a nawet mają i na MediaTeku z KaiOS-em. No, powiedzmy. Tu już mamy też znane modele BV6200, 6200 Pro. Duże baterie, tam 13 000 mAh, tutaj też 13 000. Duży dodatkowy głośnik. 13-megowy aparat z tym, czyli to już jest taki, powiedziałbym, budżeciak. Z Helio A22. Nic extraordinary, ale okej, czemuż by nie. No nic ciekawego, jedźmy dalej. Klapeczka, ale też taka, widać, że troszeczkę chyba wzmocniona, nie. Bardziej klasyczna klapka. No taki zwyczajny telefonik. Dajmy mu spokój. BV8900 znowu z termowizją. O, popatrzcie sobie. Co do specyfikacji, no to cyk, żeby się nie rozdrabniać. Bateria 10 000, też fajnie. Sporo z tych telefonów ma duże baterie. No i znowu maluszek, ale to już widzieliśmy. Tego też już widzieliśmy, 9 000. Przejdźmy dalej. Co tu mamy ciekawego? Tu już mamy smartfony o klasycznej konstrukcji. Hero 8. Zerknijmy na specyfikację. Nothing special. O, Samsung, nie? Prawie, że. Też. A tu co jest? Shark 8, czyli tu już jest, powiedzmy, półeczka no, mocno budżetowa. Helio G99. Dobra, zaraz tu, zaraz przyjdziemy tutaj, bo tu jest coś ciekawego, ale to za chwilę, bo tutaj kolega robi zdjęcia. Shark 8, spróbuję znowu zniwelować tego LEDa cholernego. No dobra, udało się, tylko przepalony obraz. Dobra, mamy to. Następny Shark, kolor 8, no tu już kurczę taka półka, no sami wiecie, no bez komentarza. Stylowa bardzo prosta, tu już mamy następny teraz Unisoc, już wchodzi 4 giga RAM-u. Prosiutki telefon, 52 Pro się nazywa, nie wiem co tu jest pro w nim.
Wave 6C, znowu Unisoc. 8-megowy aparat, ale się pochwalili. Z tyłu, a nawet tym. Okej, no niech tak robią. Dobra, zerkniemy na razie tu, bo tam jest tłok. Tu mamy tablety, tablet dla dzieci. Na czym polega tablet dla dzieci? Na tym, że ma silikonową nakładeczkę. Tu się nad tabletami nie będziemy chyba specjalnie rozkliwiać. W ogóle kogoś, słuchajcie, interesują tablety? Ciekaw jestem. No, tablety jak tablety. Większość na MediaTekach. No, ten może być o tyle ciekawy, bo no, jest opancerzony i ma dużą baterię, 22 tysiące mAh. O, dobra, teraz lepiej widać. No to ten może być w miarę ciekawy. Helio G99 w środku. Ale nawet, słuchajcie, 48-megowy aparat w tablecie. No, to ja szanuję. Tu mamy serię Hero i to jest to, co wam chciałem pokazać. Najbardziej na tym stoisku. Moi drodzy, widzicie to? Tak, mają klapkę. Blackview ma składany smartfon, słuchajcie. Dacie wiarę? No, zrobi składaka. Z okrągłym dodatkowym wyświetlaczykiem. Przez teledy to mnie za moment szlak trafi chyba. Nawet fajnie wykończony. Kurczę, no. Powiem wam, nie wiem ile to kosztuje, ale Helio G99 w środku. AMOLEDowy ekran 6,9 cala, czyli jak przystało na klapkę szanującą się, 120 Hz. Z tyłu aparat, słuchajcie, 108+8, bateria 4000, czyli jak na klapeczkę też tak akurat, mi się wydaje. Jest jeszcze jedna wersja kolorystyczna tej klapki, to wam ją pokażę. O, ciemniejsza, znowu te LEDy migają, wybaczcie. Próbuję coś z tym zrobić, ale kurczę, tak na żywo to ciężko cokolwiek złapać. No, ciemna wersja kolorystyczna, może być. Ciekaw jestem, ile ta klapka kosztuje, spróbuję to kiedyś ustalić. Może coś tam napiszemy o tym. No, powiem wam, że mnie zaskoczyli. A was, no, nie wiem, dajcie znać, czy wam się Blackview podobało. Kończę relację z Blackview i widzimy się na kolejnym chińskim stoisku. Do zobaczenia. Just